problemy, które najczęściej występują w tym roku w grupach, to są problemy związane z nowelizacją ustawy o grupach producentów rolnych. Do 18 grudnia grupy muszą dostosować się do warunków nowej ustawy i oprócz tego, że muszą poprawić, zmienić swoje akty założycielskie, czyli umowę spółki w przypadku spółek i statut w przypadku spółdzielni, to muszą zweryfikować, czy mają wśród swoich członków podmioty powiązane kapitałowo, bo to również trzeba zmienić. I następny problem to jest problem zweryfikowania, czy na pewno wszyscy członkowie sprzedają minimum 80% swojej produkcji do grupy. Jeśli to 80% nie zostanie utrzymane od każdego członka w każdym roku grupy, to dyrektor działu terenowego Agencji Rynku Rolnego, czyli organu, który prowadzi rejestr grup, będzie miał obowiązek taką grupę z rejestru wykreślić, ponieważ nie spełnia ona i jej członkowie warunków ustawy. I to jest tak naprawdę najtrudniejszy problem, bo przepisy nie pozostawiają pola manewru agencji. To znaczy w przypadku niedostosowania się do nowej ustawy taka grupa będzie wykreślona z rejestru. Czasu jest niewiele, też termin forum został tak wyznaczony, żeby grupy zdążyły się przygotować do tego. Mamy jeszcze 2 miesiące na to, żeby w starych grupach, czyli tych, które zakończyły pobieranie dofinansowania, te rzeczy uporządkować. No i też w tym celu to spotkanie przez Krajowy Związek Grup Producentów wraz z bankiem zostało zorganizowane, żeby pomóc grupom, bo jest to trudna ustawa, są to skomplikowane przepisy, natomiast na takich wspólnych spotkaniach analizujemy te przepisy, rozkładamy na czynniki pierwsze i dzięki temu też dajemy im proste narzędzia, jak to przeprowadzić, żeby status grupy utrzymać. Utrata statusu, nawet jeśli nie bierze się już dotacji, jest bardzo ważna, dlatego że dzięki statusowi grupy mamy różnego rodzaju zwolnienia podatkowe. I trzeba pamiętać o tym, że utrata statusu grupy powoduje utratę tych benefitów związanych z ulgami podatkowymi, ze zwolnieniem od podatku nieruchomości na przykład. O tym też należy pamiętać. Wiele grup ma kredyty preferencyjne dla grup, więc w momencie utraty statusu ten kredyt będzie musiał zostać przewalutowany na kredyt komercyjny i tak dalej, i tak dalej. Także jest to strategiczny moment na pewno dla tych grup tak zwanych starych, które muszą się dostosować do nowych przepisów, no a oczywiście dla tych wszystkich ludzi, którzy przyjechali tutaj dzisiaj na to spotkanie w celu powzięcia informacji, jak grupę założyć, to oczywiście jest cały szereg informacji, jak to zrobić najlepiej, jak to przemyśleć, jak to zorganizować, jakich ludzi sobie dobrać do współpracy. Także mamy zdecydowanie dwa tematy. Jak utrzymać stare grupy przy życiu w rejestrze grup producentów i drugi temat, jak konsolidować następnych producentów w nowe grupy, które będą już zorganizowane na zupełnie innych zasadach. No i oczywiście dofinansowanie dla tych grup już też będzie na zupełnie innych zasadach.